Witajcie wszyscy! Dzisiaj jest sobota. Trwa sprzątanie, pilne sprzątanie, bo niedługo przyjedzie właściciel mieszkania. Nie boimy się go, tylko że nie chcemy pokazać rzeczywistość naszego zamieszkania tutaj. Gdzie wszyscy? Ola sprząta, wrzuca śmieci, Emilka się bawi. Jest cichutka, no. No tu już podjeżdża samochód. Ola, podjeżdża właściciel mieszkania. Ola, nie! Zgłosiłem usterkę, tutaj przestała nam działać płyta indukcyjna. Zgłosiłem awarię i nic nie działa teraz. Przestała nam działać płyta indukcyjna. Ja ją podniosłem. Tak. I patrzcie, co okazało się, że ona jest trochę uszkodzona, ale tak tylko lekko. Ale to nie przez nas. Tak, tak już było. Dobra, szybciutko. Okay. Panie Janie? Panie Janie, panie Janie, rano wstań, rano wstań. Emilka, pokaż, jakie masz czoło ładne, patrzcie. Emilka nurkuje. Emilka, musimy znieść to na dół. Jura. Dawaj. Nie pana, że może nie zmusić. Emilka. Przed chwilą właściciel mieszkania już pojechał. Przez pół godziny grzebaliśmy w ścianie z tymi przewodami, bo płyta indukcyjna była podłączona bezpośrednio do przewodów tych w całym domie, w ścianie. Musiałem powyciągać wszystkie szuflady. I teraz patrzcie, co nam się zostało. Dziura w stole, dziura w stole. Teraz w domu jest prawie porządeczek, ale tak w miarę. A my i już za chwilę jedziemy do naszej ulubionej restauracji na obiad. Emilka od właściciela mieszkania w prezencie dostała Kinder. I tam nam się trafił taki zielony słoń. O nie! Chowaj do kieszeni, szybciutko. Chowaj. Chowaj do kieszeni. O tak. Nasza mama przyszła, przyniosła nam jedzonko. Ojej, dzięki. Czegoś brakuje, Ola. Ola mówi do Emilki, musimy się zamienić miejscami, bo mi jest tak niewygodnie cię karmić. A ja mówię tak, Ola, musicie zamienić się miejscami. Teraz Emilka jest mamą, a ty córką. Jaki żarcie. W komentarzach napisali o tym, że mało tego, że my jemy niezdrowe jedzenie, to jeszcze dziecko karmimy. Mało tego, że dziecko je niezdrowe jedzenie, to jeszcze pije kolę. Całą szklankę wypiło. Strach. Strach po prostu. Nie ma? Jak to jedzenie może być niezdrowe? Popatrzcie tylko na to. Apetyt na zdrowie. W kolorach, zdrowie i smaku. No powiedzcie, jak to może być niezdrowe? Bo tak ogólnie to wszyscy idziemy do marketów i kupujemy to, co tam leży na półkach. Owoce, warzywa, idziemy do domu i gotujemy w domu różne potrawy. Różnica tylko jest w tym, że nie kupują się owoce i warzywa, tylko kupuje się już przygotowane tutaj. Przecież oni biorą te produkty z półek, niosą do kuchni i tam to gotują. No bo wy możecie wybierać, co będziecie tu kupować. Upiekane mięso, bez żadnych, nie wiem, takich przypraw. Marynady jakieś. Niefajnych, no. Normalne, zwykłe upieczone mięso kury. Są kasze gryczane, ryż warzywami i różne takie rzeczy bardzo zdrowe. To nie znaczy, że
takich miejscach nie ma zdrowego jedzenia. Kiedyś próbowałem nie jeść mięso. W ogóle odmówić się od mięsa, bo dowiedziałem się, że tam dużo wszystkiego złego, że zwierzęta umierają. Z tego wszystko tam się wydzielają różne brzydkie rzeczy, które idą do naszego ciała i psują nam zdrowie. Przez to my starzejemy, mamy zmarszczki takie i ogólnie się czujemy niedobrze przez to, że jemy mięso. Ja kiedyś próbowałem się odmówić od tego, przeszedłem na mniej więcej takie zdrowe jedzenie i czułem się dobrze przez jakiś czas, a później mi bardzo się chciało zjeść mięso. Ja nie jadłem mięsa gdzieś około jednego miesiąca. To był dla mnie duży stres, bo odmówiłem się od mięsa i wchodząc do kuchni, podchodząc do stołu albo do lodówki, u mnie było pytanie, a co ja mam jeść teraz? Przecież na samych jabłkach to daleko nie pojadę. Wychodzi na to, że jak chcesz stosować podobną dietę, to musisz iść do jakiegoś dietetyka. Tylko do dobrego. No tak, do dobrego dietetyka, który zrobi ci dietę, albo zamawiać gdzieś też dobry catering, to znaczy, że jakość, żeby była też dobra w odpowiedniej diecie, to tylko wtedy. Na zdrowie? Prawda, prawda. Tylko wtedy uda się coś zjeść, bo zazwyczaj jak zaczynasz się podobną dietę, po prostu nic nie jesz. Przestajesz jeść, bo tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno i po prostu nie jesz. Przestajesz jeść i umierasz. No. Przez to się dowiedziałem, mi łatwiej było nie odmówić się od mięsa później, a się dowiedzieć, jakie lepiej mięso jeść. Dowiedziałem się, że mamy mało energii życiowej i w ogóle energii przez to, że jemy niezdrowe jedzenie i najlepsze samopoczucie można dostać od zjedzenia tylko surowych owoców i warzyw. Próbowałem takie coś przez parę dni, że jadłem tylko owoce i warzywa. Na śniadanie u mnie było to marchewka, ale powiem szczerze, że od marchewki to dużo energii dostawałem i czułem się dobrze. Nie było tak, że rano się obudzam, jestem taki senny. Marchewkę zjadłem, mam siłę, mam energię, jest dobrze. Przez parę dni takiego jedzenia zacząłem czuć siebie gorzej, bo kiedy przez cały czas jadłem owoce, no w ciągu dnia tam mandarynki, jabłka, jeszcze coś, miałem takie wzdęcie, a oprócz tego jeszcze na zębach od kwaśnego jedzenia, bo w owocach dużo kwasu, zęby były takie wrażliwe na zimne jedzenia, na jakiekolwiek jedzenie, przez to, że przez cały czas coś jadłem, bo to nie jest tak, że kawałek mięsa zjadłeś i przez cały dzień jesteś nasycony, najedzony, a to tak, że jak jesz owoce, to przez cały czas musisz coś jeść. I to mi też się nie bardzo spodobało. I z tego wszystkiego, z tych diet, z tych moich eksperymentów, experience'ów, zrobiłem tylko jeden wniosek. Trzeba w codzienności jeść więcej owoców, więcej warzyw, ale to nie oznacza, że muszę odrzucać inne jedzenia, jakiś tam nabiał, mięso i tak dalej. Jajko. Trzeba się starać jeść zdrowo, ale to nie musi być takie, wiecie, chore podejście, że jem tylko to i nic oprócz tego, bo czytałem dużo historii ludzi, że to bardzo kiepsko się kończy. Prędzej czy później bardzo kiepsko się kończy. Kiedy ludzie już piszą, że ja już nie mam wagi, ja już ważę 20 kg, co mi robić? A tam na forach też zakręcenie na tych tematach. Ludzie odpowiadają, nie, tak ma być, bo to wszystko złe, te wszystkie brzydkie rzeczy wychodzą z organizmu. Organizm się czyści. Się czyści, tak, to trzeba przetrwać jakoś. No i ludzie umierają na końcu. Także moja taka porada,
nie trzeba wpadać tak, wiecie, z głową w te wszystkie diety. Trzeba z każdego coś dla siebie wziąć. A ja mówię inaczej. Ja mam takie podejście, że każdy dorosły człowiek może podjąć decyzję i zrobić wybór w tym temacie. To jest decyzja każdego, jak się odżywiać i tyle. Nie pamiętam, kiedy był ten moment, kiedy kobiety w Ukrainie dostali niezależność i mogą mówić to, co chcą. Jaki żart. I w ogóle dużo takich rzeczy, które na pierwszy rzut oka są takie nie bardzo korzystne dla człowieka, a w rzeczywistości odwrotnie pomagają ludziom. Na przykład kałuża, brudna kałuża i tam dużo mikrobów, dużo różnych chorób w tych kałużach, infekcji i tak dalej, ale ci dzieci, którzy biegali po tych kałużach, to byli najzdrowszymi dziećmi. Także nie zawsze to, co jest złe, to jest złe, a nie zawsze to, co jest dobre, jest dobre. No dzisiaj już mamy kończyć lekcję, bo dzisiaj jest sobota, dzień skrócony, a my lekcja lecimy dalej. Zdrowego odżywiania. Lisy kładką czuszek, lisy kładką czuszek, na śniadanko zjadłby kurkę, bo ma pusty brzuszek, bo ma pusty brzuszek. Oj, lisku, lisku, wracaj już do lasu. Oj, lisku, lisku, szkoda twego czasu. Oj, lisku, lisku, kurki wciąż biegają. Oj, lisku, lisku, sztuki twoje znają.